Witamy, witamy. Wyskoczyliśmy z Maćkiem. Przywitaj się. 10 zł z PRL-u. 2 złote. Pierwszy byłem. Ja byłem pierwszy, bo już zacząłem nagrywać. Także wyskoczyliśmy z Maćkiem do tego lasku. Tylko od drugiej strony, do tego lasku, gdzie Maciek trafił ostatnio trojaczka Augusta III Sasa. Także taki lasek. No i zaczynamy przygodę. Trzeci sygnał. Jest 10 zł PRL-ek na drodze. Także lecimy dalej. Po kilkunastu pomosach jest w końcu fajny fancik. Klamerka. Super. Lecę dalej. Kurczę, z robalami. Jest druga monetka. I PRL-ek 2 złote. Następny ciekawy fancik. Taka blaszka. Nie wiem, czy to jest ZIŁ. Nie wiem. Nie wiem, z czego to jest. Jak ktoś wie, to oczywiście będę wdzięczny za informację w komentarzu. Także lecimy dalej. Następny fajny fancik bez kopania. Buteleczka z Pepsi-Coli. Polska edycja. Nie pamiętam, jakie to były lata, ale chyba 80. A być może to jest 79. Nic. Zostawiamy ją i lecimy dalej. Pokażę. Oto. Pozłacana na pewno była. No. No fajnie, fajnie. Domu się doczyści, to może będzie widać jakiś grawer. No, kurde, ostatnio to druga, tak? Twoja? Tak, druga. Na takiej drodze w lesie widać, że stara droga albo albo tylko taki, można powiedzieć, nie, myślałem, że do wycinki można. Nie, jest stara droga. Niech nikt mi nie mówi, że Gareth to jest zły sprzęt. Patrzcie. Sreberko. Nie wiem, czy to zawieszka. Może kawałek kolczyka. Takie grubaśne. Nie było oczywiście głęboko. Gdzieś do 5 cm. Ale to jest mikron. Centymetr długości, może nawet nie, ale fancik, jest sreberko. Lecę dalej. Weszły dziki z lasu na taką polanko ugorek. Też wymyśliłem nazwę. No i jest sygnał, no i dalej PRL. Młody tam ma jakiegoś fenolka,
ale to później nagramy. Co tam? Nic? No, wbijamy z powrotem do lasu. W lesie jest fajniej, przyjemniej. Lubię takie klimaty. A najbardziej lubię, jak wychodzą monetki. Jest monetka. Jeszcze nie wiem, co to jest. A, 5 pfenigów. Cesarstwo niemieckie, 1875 rok. Masz tutaj? Pokazuj od razu. Ja tego fenolka. Co masz? 5 groszy. 49. Miedź o niklu. O, naczeskałeś. Nawet dwa. Dwa razy po cesarstwie niemieckim. No, 1892 i 76. Trzymaj. Co, to jeszcze masz? Nie, twoje. Aha. Co by to było? Gdyby medalika nie było. Jest polski medalik. Stanisław Kostka. Módl się za nami. No fajnie, fajnie. Aluminiak. Nawet telefon się nie buntuje. Ładnie ostrość. Pokazuje. No i lecimy dalej. Następny francik. Było coś ozdobnego. Taka wytłoczka. Podejrzewam miedź albo mosiądz. Pokaż. O panie. Ładnie. Guzik? Kurde, z robalami. Guzik to nie jest. Jakaś... Patrz, normalnie. Jakaś wpinka musiała być. Super. A ja właśnie... Tubkę. Fajny fancior, fajny. Trzymaj. Zawiń ładnie. Gratulacje. No. No, mówię, tutaj jest kurde chyba z 20 hektarów byłych pól. Także to wszystko, takie laski, ugory. Tutaj, nie wiem czy słychać, 100 metrów stąd jest droga. Także miejsce ma potencjał. Dobra, ciśniemy dalej. Ze swastyką? Nie, ale zwariłem. Z dwójką. Kurde. Patrz. Reichsbank. No fajna niemiecka. Podejrzewam, że międzywojenna. Reich Bank Open będzie. Wiesz? No. Trzymaj. Super. Mam co mówisz? Drugi fajny sygnał mam tutaj. To kop. A ja dla odmiany mam polską plombę. Warszawa. Z orzełkiem. Nie wiem, czy to było ZPTT. A, coś było. Nic. Taki krótki instruktaż, jak kopię w takich terenach.
to odgarniam ściółkę na bok, wykopuję, później zasypuję i ściółką z powrotem, nawet z kawałkami styropianu, maskuję i no, nikt nie jest w stanie nawet mi udowodnić, że tutaj było kopane. A ciekawostką z tego dołka jest piękna monetka PRL-ek. Mikołaj Kopernik. O, z tej strony fajny, czytelny. A z tej dziwnie obrus. Ale doczyścimy w domu. Super. Patrz, jaki koperniczek. Elegancki. O. Chyba dwa rodzaje są. Bo ten jest malutki. W domu mam większego. Dobra. Ciśniemy dalej. Ale pociągnąłem. Jest chyba kawałek świecznika. Tylko dziwne, bo to jest ołów. Normalnie ołów. Miejscowa jest raj. Nawet młody mówi, tutaj się kopie. Szpadel wchodzi masełką, super. Fajnie. No, po następnych kilku polmosach jest monetka. Co to jest? A, Weimarek. 1925 fenolek. Już powoli słońce zachodzi. W telefonie tego nie widać, ale już wracamy. No i to już będzie chyba mój dzisiaj ostatni fancik. Taka łyżka. Młody jeszcze coś wykopie i kończymy na dziś. Dzwony biją na Fajrant. 18 godzina. Kończymy. Takie szybkie podsumowanko. Tu moje fanciki. Tutaj Maćka. O, tyle śmieci wyszło. Żelazna klamerka. No i tyle. Pozdrawiam wszystkich. Grupę Wariat Squad. Grupę Walking Dead. Kolektorsów. PGP. Kogo tam jeszcze? Odyńców. Wszystkie grupy detektorystyczne. No i do następnego wypadu. Hejka.